Cześć, witajcie kochani, Krzysztof Sparczyński z tej strony, ponownie ze słynnych Nyskich Fortów. Mam tutaj przy sobie paczkę, z tego co wiem w tej paczce powinny być szelki, ale nie takie zwykłe szelki, tylko takie specjalne szelki do kamery z opcją teleportu. To sprawdźmy. Okej, szelki zamontowane. Tak wyglądają te Nyskie Forty. No to jest oczywiście tylko część. Sprawdzimy, jak działa teleport. Uwaga, ustawiam. Pip, 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 pip. Złoty Stok. Jest, udało się. Jesteśmy w Złotym Stoku. Myślałem, że to jest spic na wodę, ale jakoś się przeteleportowaliśmy. Dobra, będziemy dzisiaj zjeżdżać w leśnym parku, w parku linowym, Skalisko. Będziemy zjeżdżać na tyrolkach, chodzić po linach, zobaczymy. Idziemy na spotkanie z przygodą. Tutaj, jak widać, strumyk płynie sobie zwolna. No tam... zioła rozsiewa maj, znaczy już w sumie czerwiec, i widzimy te liny, po których będziemy sobie śmigać dzisiaj. Wygląda trochę jak druty wysokiego napięcia. Mam nadzieję, że mnie nie popieści. No zobaczymy. Jesteśmy już na miejscu, tutaj przed nami okrutne skały, a ja zupełnie przypadkiem spotkałem, nie uwierzycie kogo, Rafał i Kasia z Ovation TV. Tak, Rafałku, co wy tutaj robicie? Cześć. Daj mi pan spokój, ja tutaj bardzo ważnego vloga nakręcam. Ej, to dawaj nagramy razem. Absolutnie. Ej, czemu? Ej, Rafał, proszę cię. To jest solo kill. Ale nie, czekaj chwilę. Rafałku, błagam cię, ja potrzebuję mieć materiał na vloga. Proszę cię. Coś nagramy wspólnie. Rafał, proszę, ja zapłacę. Ile? No, mam 20 zł. Siemanko, drodzy widzowie. Dzisiaj znajdujemy się właśnie na Skalisku w Złotym Stoku. Tak, a do nas dołączył, do naszego dzisiejszego odcinka, do naszego vloga dołącza Krzysztof Skwarczyński z Krzysztof Skwarczyński TV. Tak, zobaczcie jego zdolności akrobatyczne, jego zdolności fizyczne, jak spina się po tych skałkach i jak zjeżdża tą kolejką tyrolską. Zapraszam do oglądania do końca, będzie to odcinek pełen wrażeń. Czuło się. Dobra, chodźmy. Idziemy. Tutaj jest luz, trochę jak na hamaku. Myślę, że można byłoby się nawet tutaj położyć. W sumie mógłbym spać w czymś takim. Oj.
Dobra, jesteśmy, dotarliśmy, przeżyliśmy. Niestety nie wiadomo co z Rafałem i z Kasią. Adaś, ty jak się czujesz? Zmęczony, ale zajebiście. Tak? Która atrakcja ci się najbardziej podobała? No, najbardziej to zjazdy linowe są najlepsze. Chyba tak. Przyznam szczerze, bałem się, że będzie gorzej. Ale na razie jest przyjemnie, nie wiem co... Ale jeszcze taki jakiś kaczek jest, to chyba trochę wyższe będzie. No właśnie, tak, czyli to jeszcze nie koniec wyprawy. Tutaj jeszcze przed nami kolejne trasy. No czekamy na Rafała i na Kasię. Dobrze, jesteśmy w połowie trasy, podeszliśmy na chwilę do baru Złoty Potok, nawodnić się. Podczas takiego wysiłku bardzo dobrze nawadnia piwo, oczywiście bezalkoholowe. Innego nie pijemy. Masz inny smak z miętą. Tak, ja mam z limonką i miętą. Ja mam Lagera. Pozostała dwójka. Najlepsze. Jeszcze jest na trasie. Dlatego skorzystaliśmy z okazji i pijemy piwo. Oczywiście zaufanie podstawą udanej współpracy. Nie wiem czemu to akurat Kasia musiała Rafała wciągać na górę, a nie na przykład na odwrót. No ale to już ich tam sprawy jakieś. Panowie, to wszystko dzięki Krzysztofowi Skwarczyńskiemu. On mnie właśnie tutaj wziął, on zaproponował ten wyjazd. Jest to świetne miejsce na kręcenie kolejnego vloga. Zapraszamy do dalszego etapu eksploracji Skałki. Tak jest, udało nam się pokonać pierwszy etap. Taki trochę etap dziecięcy. Lekko nie było, ale jakoś daliśmy radę. Przed nami kolejny etap, który nazywa się Gacek. Dobra, ruszamy. Do przodu, Polsko! Zrobię ekspresowo. Braknie mi tutaj. Dobra, jadę! To Skwarczyński z kanału Krzysztof jedzie! Nie, jedzie! Go, go, go! Jak, Krzysztofie? Podziel się wrażeniami. No, powiedz jak było. Chyba mam złamany kark albo kręgosłup. Czy tam mi nic nie cieknie spod spodu? Zrzucę Chwileczkę. Cieknie? Nie. O, co jest gitara. A więc żyjemy. Żyjemy. Tak było, Krzysztof, nie? Tak było.
Kochani, jesteśmy przy Tyrolce Gigant. 430 metrów. No. Jak byłem mały, to pamiętam, że bujaliśmy się na takich linach z patykiem. Ale wtedy byliśmy młodzi i głupi. No trudno. Jedziemy. To ty jedziesz? Tak. No? Moment, jeszcze muszę się przypiąć. Nie chcę mnie tak chyba bez tego puszczać. Tak. Czekaj, Krzysiu, pomachaj. Jedź. Żyjesz? Już, kochani, po wszystkim. Niestety teleport się wyczerpał, przestał działać, ale razem z ekipą z Ovation TV wracam prosto do Nys Apiesz, Marek. Marku, jak ci się podobało? Zajebiście, jestem zachwycony. Powiem wam, że dawno się tak dobrze nie bawiłem. My też się cieszymy. Jak oceniasz, na smaczne ile... hot dogi, Marku, i bardzo dobre Marku, powiedz mi, na ile oceniasz wyjazd? Na ile oceniasz wyjazd? Od 1 do 10. Wyjazd oceniam na 11 na 10. A powiedz, Marku, co zrobiłeś? Trzymajcie się, kochani. Zjadł hot doga i piwo. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę i napiszcie coś tam ciekawego w komentarzu. Cześć. Super, świetnie. Zakończyć pierwszy etap. Niestety Rafał wciąż dopiero... O! Rafał, nie! Czekaj, idę po ciebie! Oj! Oj! A więc teraz nadaję do Krzysztof Skwarczyński TV. Pozdrawiam was, moi widzowie, i zapraszam na mój kanał Ovation TV. Dobra. Do nara!